Serdeczne podziękowania dla moich patronów i patronek w serwisie Patronite. Dziękuję za to, że wspieracie moją audycję. Jeżeli chcesz dołączyć, zachęcam do budowania nowej jakości mediów razem ze mną. A teraz zapraszam na podcast. Dzień dobry, nazywam się Mateusz Grzeszczuk, a Podróż bez paszportu to podcast o otaczającym nas świecie. Często bardzo skomplikowanym. Jeżeli chcecie wiedzieć więcej, to nie mogliście lepiej trafić. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj oczywiście Patryk Kulpok po drugiej stronie, a więc rozmawiamy o kwestiach związanych z Holandią. Podcast Polderownia również polecam. Cześć, kłaniam się nisko. Cześć Mateuszu, dzień dobry słuchaczom i słuchaczkom. Kim był dziennikarz śledczy Peter de Vries? Peter de Vries, a dokładnie Peter Rudolf de Vries, był najbardziej znanym kryminalnym dziennikarzem w Holandii, też częściowo za granicą, no bo jego sława tak naprawdę go wyprzedzała i przez prowadzone sprawy był znany tak naprawdę na całym świecie. Jego książki były tłumaczone na różne języki, w tym książka, którą poświęcił porwaniu Alfreda Heinekena, czyli wnuka osoby, która założyła browar Heinekena w Amsterdamie. Jego książka została też zekranizowana przez Amerykanów. Jedną z głównych ról odgrywał Alfred Hitchcock. Film jest dość nowy, 2015 rok, więc tak, jakby praca Petera de Vriesa była znana jakby na całym świecie. No i też miał w pewnym momencie swój program telewizyjny, który po wielu, wielu latach też porzucił. Założył swoją własną fundację ze swoimi dziećmi, ze swoją byłą żoną, która skupiała się na sprawach nierozwiązanych w Holandii, czyli zaginięciach bądź morderstwach, gdzie po prostu sprawcy bądź osoby zaginione nie odnaleziono po latach. Jego dziedzictwo jest cały czas kontynuowane, bo pomimo tego, że niestety Peter de Vries został zamordowany 3 lata temu, zaraz będzie jego trzecia rocznica jego śmierci, tak jego, po prostu jego dzieci kontynuują jego dzieło i zajmują dalej się po prostu zajmują sprawami nierozwiązanymi w Holandii, które czasami po prostu są nierozwiązane przez 30 lat, tak? A jeżeli chodzi o sprawę zaginięcia. I tak, duży po prostu mierze, no jest to osoba, którą niezależnie od tego, czy spyta się Holendra o 80-latka czy 20-latka, jeżeli to osoba wychowała się w Holandii, albo chociaż minimalnie śledzi newsy, no to tak, wszyscy jakby znają de Vriesa, wszyscy znali de Vriesa, wszyscy go szanowali i w jakiś tam sposób też wielbili jego pracę dziennikarską. No to, bo to trzeba też zaznaczyć, że to nie był jakiś żaden celebryta, tak? On w pewnym momencie założył swoją własną partię polityczną, ale głównie dlatego, że ludzie go o to poprosili, bo jakby stwierdzili, że skoro jest tak uczciwy w swojej pracy dziennikarskiej, to będzie dobrym politykiem. Jego partia przetrwała niecały rok, nazywała się Partia na Rzecz Sprawiedliwości, Działania i Progresu. Potem ona się złączyła z inną partią, więc generalnie jakby karierę polityczną jakby porzucił bardzo szybko, po prostu się zorientował, że to jednak chyba nie jest dla niego, więc... Ale jednak komuś zaszkodził, tak? No... On zaszkodził bardzo wielu osobom w swoim całym życiu jako dziennikarz, bo on się rodził w 1956 roku, zaczął już działać jako dziennikarz pod koniec lat 70. On zresztą śledził bardzo dokładnie porwanie właśnie Alfreda Heinekena w 1983 roku. On napisał zresztą o tym książkę, nawet dwie, jedną wydał w tym samym roku, a później wydał kolejną książkę i jego praca jako dziennikarza doprowadziła do tego, że odnaleziono jednego z porywaczy, który był nieuchwytny i okazało się, że przybywał na terenie Paragwaju. Bo generalnie pozostałych porywaczy złapano tak w miarę dość szybko. Tam zresztą jest taka ciekawa historia, bo złapano ich we Francji i potem przekazywano ich sobie na wyspie Sint Maarten, która jest podzielona pomiędzy Francją a Holandię, żeby po prostu jakoś przekazać tych przestępców sobie, bo Francja i Holandia w Europie nie mają własnej granicy, więc zrobiono to jakby na Karaibach. Ale tak, kontynuując po prostu samą pracę de Vriesa, to on był na tyle zaufanym osobą publiczną, że do niego się zgłaszali przestępcy, którzy po prostu chcieli mieć status świadka koronnego. On po prostu popracował z policją, policja niejednokrotnie też korzystała z jego usług jako dziennikarza kryminalnego. No i w pewnym momencie, no wiadomo, zaczął po prostu nadeptywać na odciski adekwatnym osobom związanych ze światem przestępczym. Ale on sam, według tego, co pisali dziennikarze, on sam bardzo stronił od ochrony, czy to ochrony policyjnej, czy ochrony prywatnej. Nawet nie nosił kamizelki kuloodpornej, bo uważał, że jest to jakby niepotrzebne. Miał też, to ciekawe, na
na nodze tatuaż z mottem na zgiętym kolanie nie można być wolnym, co oczywiście pokazuje tak naprawdę jego mantrę życiową, czyli po prostu, żeby się nie bać i żeby po prostu zawsze stać na baczność i nie bać się żadnych konsekwencji. No ale tak, no niestety, te konsekwencje w końcu się pojawiły i 5 lipca 2021 roku w centrum Amsterdamu na Lange Lessenwaardstraat został zastrzelony. Nie został zastrzelony, został ranny, ale zmarł 10 dni później w szpitalu. I rozumiem, że polski akcent najważniejszy w tej historii. No, co ciekawe, okazuje się w toku śledztwa, a tak naprawdę pierwszego dnia, bo dwóch głównych sprawców bardzo szybko złapano, de facto pierwszego dnia, na jednej po prostu z autobusa, po prostu policja zatrzymała ich samochód i po prostu ich aresztowano. Okazało się, że dwóch mężczyzn w tym samochodzie, czyli Delano G., Holender z pochodzenia Arubańczyk, czyli jedna z tych wysp Antylii Holenderskich, obywatel Holandii jakby z urodzenia, oraz Kamil E., który był kierowcą, zostali zatrzymani no, pierwszego dnia i w toku śledztwa tak naprawdę wyszło, że tych osób powiązanych w tym zabójstwie jest trochę więcej, bo poza właśnie Drano G., który był strzelcem, i Kamilem E., który był kierowcą, pojawiło się dwóch innych Polaków, czyli Krystian M., który był głównym organizatorem tego morderstwa. Był również Konrad W., który początkowo miał wykonać ten wyrok śmierci, ale się z niego wycofał, no ale generalnie dostał zarzuty za współudział. Również Herover MC oraz Erickson O. Oni z kolei zostali oskarżeni i skazani za nagranie ciężko rannego DeFreeza i upublikowanie tego nagrania do internetu w ramach właśnie takiej groźby, w sensie jeżeli zadrzecie się tym przestępczym, to właśnie to was czeka. I pozostali trzej, czyli Ludgardo S., Devine K. i Christopher W. Oni akurat zostali uniewinnieni, ale Ludgardo S. został skazany w innym procesie za handel narkotykami. Rodzi się pytanie, dlaczego akurat ci konkretni faceci postanowili po prostu zabić jednego z najbardziej znanych dziennikarzy w Holandii. Problem jest taki, że nie za bardzo wiadomo dokładnie, dlaczego oni to zrobili. Poza tak naprawdę jakimiś strzępkami informacji, podsłuchowanymi rozmowami przez jeden z dzienników Enwandach. W dużym skrócie chodziło o to, że Delano G. miał w ogóle dostać 150 tysięcy euro za zabójstwo DeFreeza. A chodziło głównie o to, że DeFreeze był uwikłany jako jeden z osób, które pomagają świadkom koronnym w procesie Marengo. Był to dość znany proces, bo on też się zakończył w tym roku, w lutym. Był to dość znany, głośny proces członków tak zwanej Mokromafii. Mokromafia jest taką dość dużą międzynarodową organizacją przestępczą, która zrzesza przestępców z całego świata. Ona oryginalnie była marokańsko-holenderska, no ale z biegiem czasu się po prostu rozrosła i tak naprawdę no, szacuje się, że w organizacji tej jest jakieś kilka tysięcy ludzi na całym świecie. No, nawet, można się to łatwo domyśleć, no jest to gang bądź mafia, tak? Która głównie zajmuje się handlem narkotykami, no ale również zabójstwami na zlecenie. I w tym właśnie procesie było oskarżonych i skazanych, w tym dwa wyroki dożywocia, ponad tuzin członków tej organizacji przestępczej. No i właśnie DeFreeze pomagał jednemu ze świadków koronnych w tym procesie. No i to miało być głównym powodem jakby jego śmierci. No poza tym, że no DeFreeze, jak to ujął jeden z oskarżonych, wtykał w nos wszędzie, w nie swoje sprawy, no i tak naprawdę no, spotkała go za to kara, tak? Bo sędzia też argumentował to, że żaden praktycznie z oskarżonych nie przejawia skruchy. Było to brutalne zabójstwo i były to też wysokie wyroki, no bo Delano G. i Kamil E. dostali po 28 lat, prokurator żądał dożywocia. No i też Krystian N. 26 lat, Konrad W. 14, no i potem już niżej 10 i 4 lata, 10 lat dla Herovera Erikssona. Więc i oczywiście tutaj prokurator wkracza i powiedział, że będzie apelacja do 14 dni, bo ten wyrok jest dość świeży, bo prokurator chce dożywocia, przynajmniej dla tych dwóch głównych Jasne. skazanych. I też tutaj sędzia argumentował, że nie stwierdzono działalności zorganizowanej, że według sędziego te osoby nie znały się przed tym zabójstwem, po prostu jakby spotkały się w jakiś tam sposób, jakby przez wspólne kontakty. I nie udowodniono, że to morderstwo miało motywy terrorystyczne. W sensie, że zabójstwo DeFreeza miało też jakby zastraszyć świat dziennikarzy,
bo o samym jakby morderstwie De Vriesa wypowiedział się chociażby król Willem Aleksander, który nazwał to morderstwo zamachem na dziennikarzy oraz na państwo, na holenderskie państwo prawa. No i To w wiadomo, jakiś. było tu duże oburzenie. Na miejscu tego ataku składano wieńce przez wiele dni. Też na pogrzebie uczestniczyło bardzo dużo osób, też były jakby marsze pamięci dla De Vriesa. No tak jak mówiłem na początku, no De Vries był bardzo szanowany przez społeczeństwo holenderskie. Podpowiedz mi proszę, czy to w jakiś sposób wpływa na odbiór Polaków, społeczności polskiej, też tutaj kilka lat po wydarzeniach? Powiem szczerze, że nie spotkałem się ani prywatnie, że nigdy nikt mi w rozmowach prywatnych nie wypomniał tego, że trzech oskarżonych i teraz już skazanych, tak, za współudział w morderstwie De Vriesa jest Polakami. Tak powiem szczerze, jakoś tak to bardzo chyba omijało to w newsach, że takie podkreślanie tego, że to są Polacy. Oczywiście w newsach można to łatwo znaleźć, że to są po prostu obywatele Polski, no też no, częściowo patrzą się na imiona, tak? No, Krystian jest jednak tym polskim Krystianem, tak? Tutaj można jakby czasami jakieś pochodzenie osoby można się zinterpretować, ale no tak, jakby nie spotkałem się osobiście nigdy z jakimś taką szyderą albo jakimś takim oskarżeniem wręcz, że wszyscy Polacy przyjechali tu zabijać holenderskich dziennikarzy, ale też w statystykach czy w jakichś badaniach też nie spotkałem się z tym, żeby akurat to morderstwo miało w jakiś ten sposób nadszarpać opinię Polaków, no, którzy jednak wciąż, chociażby pomimo starań Herta Wildersa, no jednak są postrzegani jako dość jako my jako pracowity naród, także jednak potrafimy pracować i wykonujemy po prostu pracę za Holendrów. No, spotkałem się z takim żartem, bo teraz rozmawiamy też, jak jest euro, to kiedy Holandia grała z Polską, to spotkałem się z takim żartem w holenderskim internecie, że w Hamburgu zauważono poprawę stopnia życia, ponieważ wszyscy Polacy, którzy przyjechali do Hamburgu na mecz, postanowili wyremontować wszystkie mieszkania w centrum Hamburgu i teraz wszyscy mają nowe łazienki w mieszkaniach, więc takie postrzeganie nas daleko jako narodu pracującego na zachodzie, jako tego właśnie hydraulika, no jednak jest wciąż obecny nawet właśnie po tych 20 latach dołączenia do Unii Europejskiej. No ale tak, przestępcy zostali skazani, no tak naprawdę czekamy na ostatnią rzecz, czy prokurator z apelacją, czy po prostu czy sąd tą apelację przyjmie, czy po prostu ten wyrok zostanie taki, jaki jest, no i po prostu trzech głównych oskarżonych i skazanych spędzi ponad 25 lat za kratkami, tak? Bardzo dziękuję. Patryk Kulpok dzisiaj w komentarzu. Patryku, bardzo dziękuję. Również dziękuję, do usłyszenia. Dziękuję serdecznie za odsłuchanie tej audycji. Zachęcam oczywiście do kliknięcia subskrybuj, obserwuj oraz wsparcia mojej pracy na serwisie Patronite. Do usłyszenia.